Panie prezesie, lista ministra kultury, lista związana z dofinansowaniem ochrony zabytków, na tej liście nie znalazła się twierdza srebrnogórska. Bardzo szkoda. Wszyscy mamy nadzieję, że to oczywista pomyłka. Oczywiście zgadzam się, byliśmy bardzo zmartwieni tym, że ratowanie, kontynuacja remontu pomnika historii znajdującego się na prezydenckiej liście obiektów objętych tak naprawdę corocznym wsparciem od 2006 roku, no tutaj została pominięta, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ta dokumentacja, która została załączona do wniosku, zdjęcia, no pokazywały ewidentnie, że zadanie, które mogło być podjęte w tym roku, jest wyjątkowo strategiczne, no, dla istnienia i funkcjonalności tak naprawdę i zachowania fortu Wysoka Skała, bez komunikacji, dostępu, jak i budowlanych, i po zawaleniu się tak naprawdę potern, czyli podziemnych tuneli, tutaj wyjątkowo jedyna konstrukcja w twierdzy kamienna, tak naprawdę wszystkie inne sklepienia ceglane, jeśli to się zawali, no to tak naprawdę koszty odbudowy są irracjonalne, nie do podjęcia tak naprawdę rękawic. No i liczymy na to, że w trybie odwoławczym będziemy mogli wyjaśnić i podkreślić, że jest to bardzo ważne, istotne i liczymy na pomoc, wsparcie i przede wszystkim kontynuację odbudowy, restauracji tego unikalnego dzieła w skali kraju. To tak naprawdę no każdy, kto widzi twierdzę i widoki z twierdzy i widok na twierdzę, no mówi, że czegoś takiego jeszcze nie widział. Zwłaszcza, że jest to twierdza górska, najwyżej położony pomnik historii w kraju i znajdujący się jednocześnie w niestety najgorszym stanie w związku właśnie z tymi warunkami górskimi. A my staramy się rokrocznie od 2002 roku, czyli od powołania Fortecznego Parku Kulturowego, który chroni oprócz dziedzictwa tutaj kulturowego, tej substancji murowej, chroni też cały krajobraz, w którym twierdza się znajduje, i kolejne zabytki tego technicznego, można powiedzieć, miasteczka właśnie Srebrnej Góry. Pan jest z zawodu konserwatorem zabytków. Jakby pan określił potrzebę tego remontu? Czy ona jest pilna? Czy powinna zostać, czy te prace powinny zostać wykonane natychmiast, żeby uchronić akurat tę część, o której mówimy, przed zawaleniem? My co roku robimy przegląd stanu technicznego naszych budowli. W tamtym roku już aplikowaliśmy do ministra kultury w trybie drugiego naboru ochrony zabytków oraz w trybie promesy ministra na remont. Nie udało się właśnie to z właśnie poterną Wysokiej Skały, ponieważ w tamtym roku w ramach przeglądu okazało się, że dynamicznie niszczą się i sklepienia walą się w bardzo dynamicznym tempie. Raz, że przez te zimy, które teraz mamy, czyli bardzo częste przechodzenie przez zera, te cykle zamarzania i rozmarzania powodują mikropęknięcia w zaprawie, zaprawa się sypie, wapienna i kamienie po prostu wyjeżdżają. Plus to, co działo się sprzed laty, przez lata zaniedbań, czyli rozwój zieleni inwazyjnej, korzenie znowu penetrują, rozsadzają i niszczą, a to są kubatury militarne. To wszystko było budowane grubo, z grubą warstwą kamienia, czyli tego sklepienia, później grubą warstwą nasypu ziemnego, który był warstwą bomboodporną. Jeśli są pęknięcia, woda penetruje sobie przecież to sklepienie, zamarzając powiększa swoją objętość o około 9% i znowu mikropęknięcia, to wszystko się wali, sypie. A ta poterna to było strategiczne połączenie tak naprawdę z wschodnią częścią stoków bojowych i tak naprawdę z miasteczkiem. No i utracenie tego przejazdu, no to trudno powiedzieć, no tak jakbyśmy utracili jeden z głównych wyjazdów z Warszawy na wschód, po prostu jakby się zawalił, no to no, utrata funkcjonalności i tak naprawdę unikalności obiektu i tyle. No. Nie składacie broni, będziecie walczyć, będziecie się odwoływać. Znaczy, to nie jest walka. My jesteśmy zarówno wpisani do strategii województwa dolnośląskiego jako pomnik historii, który powinien być ratowany, który powinien być objęty wsparciem. Liczymy po prostu na racjonalne podejście do tego, że
patrząc chociażby w porównaniu do innych obiektów, które dostały, nie wiem, pieniążki na wymianę lekko zabrudzonej dachówki, czy konserwację tynków z początku XX wieku itd., itd., jest to nieporównywalne wartościowo do tego obiektu, tak? Bo biorąc nawet jakieś cyferki pod uwagę, nie wiem, matematykę, tak? Twierdza Sedna Góra jest taki układ jeszcze w górski przede wszystkim, jest jeden. Jest jeden na terenie kraju, no więc powinien podlegać ochronie. My nie walczymy o to, bo ministerstwo co roku nas od 2006 roku wspierało. To, tak jak pani powiedziała na samym początku, być może jest to po prostu oczywista omyłka, jakieś przeoczenie, być może zgubił się załącznik ze zdjęciami, bo na zdjęciach ewidentnie było widać. No teraz na przykład za mną widać mur, który był remontowany z dofinansowań ministra bodajże 2011-12. Tutaj nie było 2 metry w głąb muru, był tak zniszczony. Dzięki dofinansowaniu ministra to wszystko żyje. Teraz oczywiście marzec, już po feriach troszeczkę mało turystów, ale za chwilę, koniec kwietnia, tutaj roi się od ludzi. Ten obiekt służy, jest użyteczny publicznie po prostu. On od rana do nocy, plus oczywiście w tym wysokim sezonie, nawet poza noc jest cały czas otwarty i służy ludziom.